witamy. No cieszymy się, że wreszcie przyszły juwenalia, że mamy okazję ostatnią, bo już kończymy studia, mogłyśmy się przebrać. No mamy nadzieję, że będą udane, że pogoda dopisze. No i juwenalia są takim fajnym czasem, w którym studenci demonstrują swoją młodość i demonstrują, że potrafią się bawić i że potrafią mieć do siebie dystans i nas uczą tego, żebyśmy mieli dystans do siebie, bo jesteśmy za poważni. Koszulki? W parlamencie to nie jest. Myślę, że jest to fajna impreza, będzie zespół Koma, na który bardzo czekamy tutaj z dziewczynami właśnie. I też właśnie wczoraj byłyśmy w teatrze, co było właśnie fajnym wydarzeniem, gdyż też jest to taki akcent kulturalny, że to się tak zaczyna. Dzisiaj rozpoczynają się juwenalia, czas zabawy przed sesją. Ja życzę studentom wspaniałych zabawy, bezpiecznej, ale żeby się dobrze bawili do końca tego dnia, zwłaszcza, że tuż po juwenaliach dni koszalina, więc trochę czasu, trochę rozrywki przed sesją na pewno się przyda, bo później zbliża się gorący okres. Wiadomo, sesja, którą trzeba zaliczyć i tego też im życzę. Klucze do bram miasta. Jeżeli wygra pan prezydent, to w dalszym ciągu będzie dzierżył klucze do bram miasta. Chyba że wygra pan rektor, to wtedy władzę w mieście przyjmują studenci. No bardzo dobrze są juwenalia, bardzo się cieszę. Życzę młodzieży miłej zabawy. Mam nadzieję, że obydwie uczelnie, ponieważ Politechnika Koszalińska i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w jakiś sposób, może nie wspólnie, ale przy udziale studentów robią tę imprezę. No i życzę studentom miłej zabawy. Na razie postaram się zabrać klucz prezydentowi miasta razem z panem profesorem Bohdalem. Razem, więc będzie nam chyba łatwiej. Tak? Witamy serdecznie drugiego rektora, pana doktora Jana Kuriatę. Bardzo się cieszymy, że jest z nami. Zaczynamy dzisiaj uroczystym korowodem studenckim. Za chwilę odbędzie się bitwa pana prezydenta miasta Koszalina z magnificencją rektorem naszej uczelni. Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych pan rektor wywalczy dla nas ten wspaniały klucz i studenci przejmą miasto na niecały już tydzień. Mnóstwo koncertów na osiedlu akademickim do czwartku, piątek, sobota, atrakcje związane z wodą nad naszym zalewem, nad rzeką Dzierżęcinką, no i niedziela, tradycyjne zakończenie juwenalium w klubie studenckim Kreślarnia, na którym już teraz serdecznie zapraszam. Owacje dla akademickiego klubu tańca. Zero poczucia rytmu, zero! Zero, to właśnie! Brawo, brawo, idzie im coraz lepiej, zróbcie do nich owacje! Prezydent kontra rektor. W tej konkurencji, tak jak widzieliśmy przed chwilą, będzie wymagane poczucie rytmu, a także błyskawiczny refleks. W tańcu oczywiście. Te oto piękne panie porwą was w wir tańca, a zgromadzona tutaj najlepsza publiczność w Polsce oceni, który z panów najlepiej podołał tego zadania. Panowie słowie, rektorowie nie odstają, natomiast oczywiście panda radzi sobie najlepiej, tylko ma problem z obrotami z powodu przerośniętej głowy. Panda jako stały rezydent klubu studenckiego Kreślarnia, myślę, że jest tu najbardziej doświadczonym graczem w tej stawce. Za chwilę konkurs się zakończy, ale panowie jeszcze ostatnimi
pląsami, podskokami, dwóch chcą pokazać publiczności, że najlepiej potrafią sobie dać radę tutaj z pozostałych konkurentów. Widzę, że pan rektor nadrabia, panie profesorze. Brawo! Jedną piłę otrzyma pan prezydent miasta, ale lubię panowie rektorowie będą mogli użyć słynnej tradycyjnej techniki moja, twoja. Gotowi? Gotowi. Tak, gotowi. I uwaga, fotoreporterzy, czas start. Przepraszam. Pan prezydent nie dał się oszukać. Ależ poszli. Tu praca buduje, proszę państwa. To jest na budowie. Natomiast chwilę popatrzymy się, jak pan prezydent pracuje. Samodzielna tam była z lekką pomocą, coś mi się wydaje, było lekkie nacięcie, ale oczywiście, tradycja musi być utrzymana, prezydent musi przegrać. Zresztą miałem pewne utrudnienie, ponieważ obrócono mi piłę tutaj i można powiedzieć, że zacząłem przecinać podprądnie, jako nie tak jak stanowi ostrze, ale myślę, że z lekkim opóźnieniem też dałbym radę. Dobrze. Widzę, że podróż są zachwycone. Ale jeżeli mogę, tak jak 3 piłowaniu. Powiedzą sam. Dobrze, czy media są gotowe? Są gotowe. Czy mieszkańcy i studenci jesteście gotowi? Ja też was lubię. Uwaga! Wiem, że tego nie widzicie, ale zobaczycie to na kamerach w telewizji, a także w internecie. Z tego się bardzo cieszę. Uwaga! Zaczynamy dokręcanie śruby. Czas start! I proszę, moi drodzy, naprawdę rywalizacja jest niezwykle wyrównana. Pan prezydent na początku dobrze wystartował. Natomiast teraz, panowie rektorowie tutaj, do szczęśliwego końca naszej ostatniej konkurencji w dniu dzisiejszym. Nie, przepraszam, to jeszcze nie jest koniec, to nie jest koniec. Tutaj zacznę od lewej strony, zapytam pana profesora Tadeusza Bogdana o liczbę. Ponad 300, moi drodzy, ponad 300, kto da więcej? Czy pan rektor Kuriata da więcej? Nie, to jest nasze wspólne ustalenie. 300, dobrze, czyli 2 razy 300. W razie czego powiedzą, że 600 na pani. Dobrze, teraz Michał, proszę. Panie prezydencie, jak pan szacuje, ile jest okien tutaj z tego miejsca? Około 450. Około 450. Sprytne rozwiązanie. Bardzo sprytny wybieg. I czy to się okaże? I uwaga, nieoczekiwana wiadomość. Zwycięzcą tejże konkurencji jest pan prezydent miasta Jan Jedliński. Wielkie brawa. Tak jest. A więc... Nie pozwala zakończyć. Ale widać fachową rękę pana rektora w dekorowaniu tak zwanej komórki okalającej. Pewność. Natomiast pan prezydent chyba coś pisze. Tak jest. Literat. Humanista. Ależ piękny ten tort. Torty stają się już naszą słodką tradycją, gdyż są to kolejne torty wzorem roku ubiegłego, przygotowane przez firmy współpracujące z jubilariami koszalińskimi. Oj, się nie zmieściłem. Pan prezydent tworzy jakiś kod Leonardo da Vinci. Za chwilę dowiemy się. Moi drodzy, czas już powoli przewidziany na tą konkurencję do tego końca. Nie zmieściłam się jednak teraz. W słynnych programach kulinarnych zaczniemy za chwilę odliczać do końca tego. Jeszcze tutaj gwiazdkę jakąś wiesz, coś takiego radnego. No, proszę, zacznij. Jeszcze chwila, jeszcze ostatnie gratulacje. Pan prezydent widzę, że też kończy. No, panowie, będzie mi się tort za mały, słuchajcie. Będzie mi się jeszcze parę pozdów. Fajnie, pięknie, świetnie. Kuleczki są oczywiście jadalne. Po części. I wszystko dla naszych studentów, moi drodzy. Po części jadalne, oczywiście. Po części nie. A ufundował je nie opoza mieszczących się światłodów. Czy coś pisze, panie prezydencie? Tak. Czy pan chciałby przeczytać, co ci pisze? Dni kultury, oczywiście, że to są dni kultury Politechniki Koszalińskiej studentów. Niestety ten tor był trochę za mały. Myślę, że następnym razem zrobimy duży i to będzie konkurencja pojednawcza, czyli wszyscy dyrektorzy i prezydent go dekorują wspólnie.
i będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, więc ale z życzeniami najlepszej zabawy. Wiadomo, że zabawa jest słodka, więc jeśli będzie dobra, to zaczynamy dobrze. Oba torty dzisiaj myślę, że za chwilę zostaną skonsumowane i juwenalia będzie można już w pełni zacząć, więc chciałem, życzeniami. Chciałem podziękować za te życzenia, ale trzymamy pana prezydenta za słowo. Bardzo dobry pomysł na przyszłe juwenalia. Myślę, że takie coś wykorzystamy. Uwaga, bez... Jak zwykle, sprawiedliwych, dobrze przygotowanych konkurencjach, których wynik był jak co roku wiadomy. Klucz do miasta należy do was. Bawcie się dobrze, płynnie przejdziecie w Nikoszalina, więc cały tydzień zabawy przed sesją naprawdę się przyda. Wszystkiego dobrego, bawcie się wspaniale. Proszę bardzo. Pan prezydent, dziękuję za miłe słowa. Chciałem tylko powiedzieć, pan rektor otrzymał klucz. W tej chwili bardzo proszę przewodniczącego Parlamentu Studentów Łukasza Janucha. Słuchajcie, kochani, to jest dla nas wielka chwila. Wielka chwila, ponieważ to doczekaliśmy cały rok. W tej chwili panowie rektorowie wręczają ten klucz do Wrocławia miasta, a oznacza to, że na ten tydzień władze nad miastem przyjmują studenci! Szanowni! 37 tydzień Kultury Studenckiej Politechniki Koszalińskiej uważam za otwarty! Wielkie brawa! Gratuluję wam, że tak dobrze nam kibicowaliśmy i muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że klucz znowuż trafił do rąk studentów. Życzę wam przyjemnej zabawy, dobrych uroczystości, koncertów i wypoczynku, abyście dobrze przygotowali się do nadchodzącej sesji. Dobrej zabawy studentom Politechniki Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Gratuluję serdecznie. Gratuluję pomysłów i zabawy i miłej zabawy. Bawmy się przed ciężką sesją, która się nieuchronnie zbliża. Wszystkiego dobrego. Mogę znowu się posilić. Jest to symboliczne przycięcie, które rozpoczyna 37 tydzień kultury studenckiej. Proszę bardzo. Tak samo. Dzisiaj nie poprawię, nie ma...